właśnie przede mną dzisiaj kolejny dzień załatwiania, młoda już w przedszkolu. Ja byłam w domu coś poogarniać, wiecie, zmywarka, pralka i te sprawy. I o 12 mam spotkanie i potrzebowałam sobie na to spotkanie wydrukować dokumenty. No i co? No i klops. I moja drukarka właśnie dzisiaj odmówiła posłuszeństwa. Także po prostu masakra. W to pana całego zastanawiałam się, co zrobić, czy jechać do jakiegoś punktu ksero wydrukować na przykład te dokumenty i chciałam je zgrać na pendrive'a. No ale żeby było śmieszniej, ja od 100 lat nie używałam pendrive'a, chyba od czasów studiów. W związku z tym znalazłam jakiegoś pendrive'a w ogóle wygrzebanego, nie wiem, to był chyba w ogóle z jakimiś naszymi zdjęciami ślubnymi czy coś takiego, nie mam pojęcia. Podłączam go do komputera i co? I mój komputer napisał, że nie rozpoznaje tego dysku. A to oznacza, że on by chciał go teraz formatować. Czyli ja nie wiem, co jest na tym dysku. Przypuszczam, że jakieś zdjęcia od fotografa, albo ze ślubu, albo może z chrzcin, coś nie pamiętam dokładnie. W każdym razie komputer chce mi sformatować ten pendrive i to jest bardzo zły pomysł. Więc się na to nie zgodziłam, wyjęłam tego pendrive'a szybko. Krzysiek będzie go musiał jakoś przywrócić do użytku i sprawdzić w ogóle, co na nim jest. No ale ja dalej bez drukarki, bez tuszu, bez dokumentów. No i myślę, co tu zrobić. Zadzwoniłam do osoby, z którą mam spotkanie, czy mogę jej te dokumenty wysłać mailem, ale nie udało mi się dodzwonić, więc klops kolejny, nie mogę się dodzwonić, nie mogę się dowiedzieć, czy mogę dokumenty wysłać mailem, więc stwierdziłam, że trudno, jadę po tusze do drukarki, mam nadzieję, że zdążę, bo one i tak mi będą potrzebne, bo ja często coś drukuję, dlatego że na przykład faktury firmowe muszę drukować. I ja tak czułam, że coś z tymi tuszami jest nie tak, bo już jakieś nie wiem, 2-3 tygodnie temu, jak chcieliśmy wydrukować bilety do Ogrodu Świateł, to już ten tusz tak nie bardzo, ale potem faktury mnie jeszcze wydrukował. No a tutaj się całkiem wykrzaczył, wywala błąd, że pojemnik pusty albo uszkodzony, że czarny, że kolorowy, że to, że tamto. Próbowałam wyjąć tusz kolorowy, próbowałam puścić wydruk czarno-biały, ale i tak mi się nie udało. W związku z tym mówię, no nie, no trudno, zrobiłam sobie zdjęcie, jakie to są tusze i jadę do sklepu. Bo i tak będą mi potrzebne. Ja po prostu bez drukarki jak bez ręki. Czasem widzę na osiedlowej grupie, że ludzie piszą pytanie do sąsiadów, czy ktoś może jedną kartkę komuś wydrukować. I też myślałam o tym, żeby tak napisać, ale mówię, i tak będą mi te tusze potrzebne. Mówię, dobra, jadę po te tusze, mam nadzieję, że zdążę. Także teraz misja, tusze do drukarki, które się zawsze wykrzyczają w najgorszym momencie. W pracy często też tak mamy, że jak nam się śpieszy, żeby coś wydrukować, to wtedy wysiada toner w drukarce, a potem się okazuje, że niby są zapasowe, ale nie wiadomo gdzie. Ostatnio jak próbowałam zmienić toner na zapasowy, to się okazało, że ten, który miał być zapasowym, był tonerem zużytym, a leżał w miejscu, gdzie zapasowe, także no tak to różnie śmiesznie bywa. No i potem można się zdziwić w najmniej oczekiwanej sytuacji. Teraz jeszcze tylko muszę wykminić, gdzie sobie zaparkować w Silesii, żeby było jak najbliżej do Mediamarktu po te tusze i mam nadzieję, że będą, bo jak nie, to po prostu chyba kupię całą drukarkę, tylko z kolei instalowanie drukarki też będzie trwało milion godzin, także to... Ale pamiętam, że moja mama czasem tak robiła, że jak nie mogła kupić dużo, to pojawiły się u nas, to była jedna czy dwie drukarki nowe. I kolejne pokolenie powtarza te same błędy. W końcu jakiś sukces. Mam tuszę, jadę do domu drukować dokumenty. U nas ogólnie ostatnio dużo się działo i nie miałam czasu za bardzo też dla was nagrywać. Natomiast tak w telegraficznym skrócie to były jasełka. Zosia na scenie wytrzymała 8 sekund. Potem chciała iść do mamy. Wydaje nam się, że wszystko przez to, że to było późno, bo miało być przedstawienie o 16:30, a było, przeciągnęło się i zaczęło się o 17:00 dopiero. Dzieci były w przedszkolu od rana, były próby i tak dalej. Było dodatkowe zamieszanie z przechodzeniem do innego budynku na salę, gdzie były te występy. W związku z tym no, dzieci trzeba było ubrać, rozebrać. Panie biegające z butami, z kurtkami i tak dalej, to też zamieszanie. Potem wracaliśmy do przedszkola jeszcze na jakieś poczęstunek i ciasto, no i później Zosia nam wybuchnęła taką histerią już ze zmęczenia, także to nie było fajne. Potem była sobota, niedziela intensywna z okazji Dnia Babci. Sobota jedna babcia, niedziela druga babcia. Oprócz tego Zosia ostatnio troszkę kaśle, ale ponieważ nie ma kataru, nie ma gorączki, nie ma nic innego, no to chodzi do przedszkola, dajemy jakieś syropki i walczymy z tym. Ja się zastanawiałam, czy iść z nią do lekarza,
lekarza, ale już kilka razy w takiej sytuacji poszłam do lekarza, to lekarz mówił, że za wcześnie, bo infekcja się jeszcze nie rozwinęła i tak dalej, więc na razie obserwujemy i mam nadzieję, że albo się pozbiera, albo się rozkicha bardziej, zobaczymy. No natomiast było intensywnie i we wtorek też jeszcze było intensywnie, dlatego że w przedszkolu był tak jakby świętowany dzień babci i dziadka. Tam babci i dziadkowie mieli przyjść na warsztaty z dziećmi. Wpadłam dzisiaj do Teddy'ego na mały shopping, pokażę Wam, co kupiłam, bo są to rzeczy, które posłużą mi do wykonania przebrania na bal przebierańców dla Zosi. Mamy strój Biedronki z zeszłego roku, w którym nie była rok temu na balu, bo nie chciała go ubrać, ale teraz chadza w nim po domu, ale stwierdziła, że na bal jednak nie chce, chce być Sky. Znalazłam w internecie inspirację, wrzucę Wam tutaj. No i pojechałam po kilka rzeczy. Pokazywaliśmy już Wam wcześniej chyba, znaczy ja Wam pokazywałam, jak kupowaliśmy spódniczkę. I mamy tutaj taką ciulówkę, ona jest z H&M-u. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne, bo myśmy to kupowali jakoś po świętach, czy między świętami, coś w okolicach świąt. W grudniu na pewno. I tu mamy co? Tu mamy rozmiar taki na 110. Taka ciulówka, może jeszcze będą, nie wiem, może są w innych kolorach, w każdym razie spódniczka, czyli spódniczki nie muszę robić sama. Rajstopki, bluzkę, jakieś różowe zawsze się znajdzie, więc będę robić tylko opaskę na głowę i skrzydła, więc tak, tutaj mam dwa brystole takie błyszczące i skleję je razem, żeby miały przód i tył i z tego wytnę taki plecak ze skrzydłami, takie skrzydełka na plecy. I do zrobienia tego przebrania potrzebuję filc. Chciałam kupić pojedyncze arkusze, ale nie było, więc wzięłam dwie paczki, bo potrzebuję kolory i z tego, i z tego. Potrzebuję generalnie różowy. Potrzebowałabym biały, ale nie ma, więc pewnie użyję niebieskiego. I będę potrzebować czarny. Przydałby się brązowy, byłby lepszy może, ale też nie było, nie wiem. Jak mi z tego nie wyjdzie, to najwyżej jeszcze będę szukać w innych sklepach. Wiem, że w Empiku albo w Pepper Concept też są filce. Kiedyś właśnie kupowałam arkusze na sztuki. Zobaczymy, jak ten się sprawdzi, bo wygląda na dosyć cienki ten filc. Nie wiem, czy nie będzie za cienki, no ale trudno. Wzięłam jeszcze dwa rodzaje taśmy. Takie taśmy błyszczące. No i tutaj oczywiście chodzi mi o kolor różowy głównie. Te inne kolory to może kiedyś przy okazji się do czegoś innego nadadzą. I tutaj jeszcze taka szeroka taśma. Jeszcze nie wiem dokładnie, w którym miejscu je wykorzystam, ale może do obrąbienia tych brystoli, na przykład tą taśmą, jak ją tak zegnę na pół, żeby je jakoś lepiej scalić, te brystole, zobaczymy. No, w każdym razie stwierdziłam, że wezmę, bo może się przydadzą. Także to są moje zakupy. Jestem w trakcie działań. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tu bluzka, tu spódniczka, tu otwarta inspiracja. Także dzieje się. Kontynuuję działania związane ze strojem na bal przebierańców dla Zosi. Tutaj już wycięłam sobie szablony. Będę potrzebować okulary, uszy od Sky i tarczę. Tutaj pokażę Wam moje inspiracje. To są fotki z internetu, z jakiejś mamusiowej grupy. Spódniczkę Wam już pokazywałam. Mam też różową bluzkę, więc teraz muszę zrobić taką opaskę. Te skrzydła, pokazywałam Wam te błyszczące brystole i tu będzie tarcza, tak się postaram. I tu właśnie na bluzkę też. Myślę, że tą białe śmigiełko to sobie wydrukuję na papierze samoprzylepnym, ale zrobię właśnie tą podkładkę tutaj tarczy. No i te okulary na opasce. Znalazłam jakąś taką zosiową różową opaskę. Nie mam, bo tutaj te uszy były brązowe, nie mam brązowego filcu, więc będzie taki żółto-sraczkowaty, nie wiem. Nie mam białego filcu na szybki w okularach, więc będą niebieskie. A tutaj mam różne kolory różowego, niestety nie mam wszystkiego jednakowego, więc myślę, że może z tego zrobimy okulary. Nad tym się zastanawiałam na tą tarczę, na emblemat. Okularów z tego nie mogę zrobić, bo ten jest zbyt wiotki, ten filc, ten sztywniejszy będzie może lepszy. A tu znalazłam jeszcze w starych jakichś moich zbiorach jakiś w ogóle filc jeszcze z Empiku, też za złotówkę, 100 lat temu kupiony, za 2 złote, teraz pewnie dychę by kosztował. I też jest różowy, tylko widzicie, kolejny odcień różowego, wszystkie są w innych odcieniach, no nie wiem, co z nim zrobię. Albo użyję, albo nie, on jest troszkę sztywniejszy, bo ten jest fajny kolor, ale bardzo, bardzo cieniutki, wiotki. A okulary na opasce może lepiej sztywniejsze.
szablony, tak jak mówiłam, odręcznie sobie narysowałam po prostu inspirując się tymi zdjęciami, także coś takiego. I co? I wyjęłam tutaj klej na gorąco, bo myślę, że te filce trzeba będzie jakoś posklejać, także zabieram się do działania. Tego na plecy dzisiaj na pewno nie zrobię, dlatego że nie mam jeszcze gumki do majtek, więc nie mogę skleić dwóch brystoli, bo do środka trzeba włożyć gumkę. Skończyłam właśnie nagrywać dla Was film o zabawkach ulubionych Zosi i teraz siedzę u niej na podłodze, troszeczkę sparaliżowana, dlatego że po 20 minutach siedzenia z podkurczonymi nogami straciłam czucie od kolan w dół, więc teraz czekam, aż mi się nogi rozprostują i aż mi czucie wróci. Tak, niestety, nie powinnam siedzieć z podkurczonymi nogami. Tak wygląda sytuacja. Siedzę ja trochę sparaliżowana wśród wszystkich zabawek, które jeszcze muszę posprzątać po tych nagraniach, ale już coraz lepiej z tym czuciem, już ruszam palcami. Jeszcze chwila, nie mogę wstać, bo teraz groziłoby to przewróceniem się, więc jeszcze chwilę muszę tak posiedzieć. I szykują nam się w przedszkolu kolejne urodziny od kolegi Zosi. Więc pokazuję Wam, co tym razem kupiłam na prezent. Tematem przewodnim teraz ma być policja, ale mama od kolegi pisała, że niekoniecznie zabawki i prezenty muszą być policyjne. Mówiła coś o jakichś książeczkach i puzzlach z dinozaurami, natomiast ja nie znalazłam nic ciekawego na Allegro, więc dzisiaj w Lidlu wypatrzyłam coś takiego. Taka figurka Batmana od wieku plus 3. Myślę, że chłopcowi się... Chłopcu. Dla chłopca myślę, że będzie w sam raz. Mam nadzieję, że takiej nie ma, no bo najgorzej to się powtarzać z zabawkami. Jeszcze jakieś autko, bo tutaj akurat nie było motywu przewodniego Hot Wheels, ale chyba każdy chłopiec lubi resoraki. No i coś na słodek Kinder niespodzianka, także taki prezent tym razem na urodziny. Byłam też w paczkomacie i w końcu przyszedł mój szampon. Strasznie długo na niego czekałam. Udało mi się go odpakować, co nie było łatwe. To jest ten szampon, o którym Wam opowiadałam. Już go kilka razy pokazywałam, bo tak jak mówię, to jest moje trzecie albo czwarte opakowanie. Pharma Vita Noir. Szampon przeciw wypadającym włosom, przeciw wypadaniu włosów. Jedyne, co u mnie się świetnie sprawdza, także lecę myć głowę. Dzisiaj mamy 2 lutego i zamierzamy rozbierać właśnie choinkę, ale jesteśmy wystrojeni wszyscy, bo robiliśmy jeszcze ostatnie zdjęcia pod choinką, dlatego że przez to, że świąt nie spędzaliśmy w domu, to nie zdążyliśmy zrobić sobie rodzinnych zdjęć pod naszą choinką. Mieliśmy tylko z wyjazdu zdjęcia, więc za chwilę będę ściągać te dekoracje, które są za mną. Za chwilę będziemy rozbierać choinkę, ale Zosi się bardzo podobało, że się teraz wystroiliśmy i że robimy sobie zdjęcia i zarządziłaś w ogóle choinkę, będziemy rozbierać też w tych eleganckich ciuchach. Także ja tego jakoś nie widzę, no ale będzie śmiesznie na pewno. Proszę, Zosia zobaczyła, że ja vloguję i też przyszła ze swoim telefonem i też będzie vlogować, tak? Tak. Teraz Zosia nagrywa mamę, a mama Zosię, tak? No.
Zosiula mi się bardzo w tych kokardach podoba. Co prawda nie za często chcę w nich chodzić, ale te kitki i te kokardki to jest po prostu do schrupania. Także mówimy naszej choince pa pa, pa pa, do zobaczenia za rok. Tak, Zosia, machamy choince? Pa pa, choinko, do zobaczenia za rok. I tak się prezentuje strój Sky w całej okazałości. Jeszcze tylko czekam na Zosię, żeby go przymierzyła i żeby ostatecznie zdecydowała, czy chce być na balu Sky, czy jednak księżniczką. Dlatego, że najpierw mówiła, że chce być Sky, a jak ja zaczęłam robić ten strój, to pojawiła się wersja, że Zosia chce być księżniczką. No, także za młodzieżą trudno jest nadążyć. Trochę mi dzisiaj zeszło zrobieniem tego stroju Sky i to drugi dzień, czyli tak jakby dwa dni poświęciłam na przygotowanie tego stroju. No, jakbym miała więcej czasu w jednym kawałku, to można to oczywiście zrobić jednego dnia, albo jakby ktoś był bardziej wprawny w takich robótkach. I dopiero teraz się zorientowałam, że już jest godzina 15. Ja dzisiaj wróciłam po dyżurze i nie położyłam się spać, tylko od razu zaczęłam działać, no ale trochę mi zajęło szukanie pasmanterii, dlatego że potrzebowałam gumkę, żeby zamocować te skrzydełka od Sky, żeby zrobić z nich taki plecaczek. No i co? I zamknęli mi pasmanterię w Siemianowicach, którą znałam i w której do tej pory jakieś tam rzeczy kupowałam. Więc zaczęłam szukać innej. W pobliżu były jakieś inne, które dopiero za pół godziny się otwierały. Więc wylądowałam koniec końców w Galerii Katowickiej. Pewnie przepłaciłam za tą gumkę, ale była przynajmniej pasmanteria otwarta. No ale wiecie, zanim dojechałam, zanim wróciłam i tak dalej, to już była prawie 11, jak zjechałam do domu. No więc potem jeszcze zjeść śniadanie, umyć się, wykąpać po dyżurze zawsze, no i zacząć działać. Także tak mi dzisiaj minął dzień, nie wiadomo kiedy. Ale muszę Wam powiedzieć, że podczas robienia tego stroju przypomniałam sobie, jak dużą przyjemność sprawia mi takie DIY, takie robienie czegoś ręcznie. Na moim kanale już jest kilka takich DIY-ów typu wieniec na Wielkanoc, wieniec na Boże Narodzenie, jakieś tam kartki świąteczne, stroiki i tak dalej. Ale od kilku lat miałam przerwę, nie robiłam w ogóle tego typu rzeczy i teraz tak wróciłam do tego i dużą przyjemność mi to sprawia, także muszę coś pomyśleć, żeby takie rzeczy, może niekoniecznie stroje na bal przybierańców, ale jakieś takie robótki ręczne robić częściej, bo jest to naprawdę przyjemne. Natomiast co do tego, że Zosia powiedziała, że chce być księżniczką, to profilaktycznie zamówiłam strój księżniczki. Fajne znalazłam w H&M-ie, trochę drogie, bo myślę, że poza takim gorącym sezonem jak teraz można je kupić o połowę taniej w innych sklepach, ale znalazłam sukienkę Belly. Podobne chyba kiedyś, takie może nawet bardziej okazałe, widziałam w TK Maxie, ale trochę nie mam czasu i siły na jeżdżenie po sklepach, więc zamówiłam w H&M-ie sukienkę Belly księżniczkową i jeżeli Zosia oprotestuje strój Sky, to będzie Bella, a jeśli nie, to albo tą Bellę oddamy, albo zostawimy w domu do zabawy, albo będzie na za rok. Zobaczymy. Bal jest piątek, dzisiaj mamy wtorek. Zastanawiam się tylko, czy ta sukienka Belly zdąży dojść, bo pisało, że paczka przyjdzie w 2-3 dni robocze, także tak koło czwartku powinna już być. Bo jeżeli Zosia oprotestuje strój Sky, a sukienka Belly nie dojdzie, no to umarł w butach. Miałam nadzieję w ogóle, że ten bal uda nam się opędzić strojem Biedronki, który mamy z zeszłego roku, bo ostatnio Zosia chętnie go zakłada po domu, ale nie, powiedziała, że nie chce. Natomiast zaczęła mówić, że chce być aniołkiem, bo były jasełka i ona taki ma chyba niedosyt tego stroju aniołka. Natomiast ja wolałabym ją przebrać za coś innego, żeby tam nikt w przedszkolu nie gadał, że a, matka się nie wysiliła i dwie imprezy jednym strojem opędza. No, kręć się. Jeszcze. Ziu! Ujajaj, ale cię zarzuciło.